Finał Ahsoki już za nami i tak się składa, że w miejsce odpowiedzi na pytania, chociażby takie jak powrót Frona, na koniec otrzymaliśmy dwa razy więcej niewiadomych. Aby otrzymać odpowiedzi, musimy poczekać na kolejny sezon, oczywiście przypuszczając, że sezon drugi zostanie potwierdzony, co jest bardzo prawdopodobne. Jedną z owych niewiadomych, która fanów interesuje najbardziej, nie toczy się planu Frona na podbój galaktyki, czy losu Ahsoki oraz Sabine na Peridei, a raczej tego, co dalej z Baelenem Skollem. Baelen to zdecydowanie jedna z najjaśniejszych i najciekawszych postaci w serialu. Dla wielu to nawet najlepsza nowa postać z ery Star Wars Disneya. I tak naprawdę nie sposób się z tym nie zgodzić. W tym materiale pospekuluję na temat przyszłości Baelena, jego ambitnego planu oraz tajemniczej potęgi, która go wzywa. Co właściwie zamierza Baelen? Na to pytanie absolutnie nikt nie zna odpowiedzi, oprócz samego Dave'a Filoniego. Jednakże po finałowym odcinku śledztwo większości fanów zawęziło się do jednej postaci. Oczywiście można spekulować tutaj, że może być to na przykład Palpatine, ale po co byłby mu potrzebny Baelen Skoll? A ponadto, co Sidious miałby robić na Peridei? Postać, o której jednak mowa i która dla fanów na ten moment staje się najsensowniejszą opcją, to Abelof. Podejrzenia, że może być to właśnie Abelof, zaczęły się już, kiedy Baelen mówił o czymś niesamowicie potężnym. Przekonanie urosło jeszcze bardziej podczas jego finałowej sceny w serialu, kiedy to stoi on na pomniku tych zwanych jedynymi, lub też dla większości znanymi jako Władcy Mocy. Córkę, inkarnację jasnej strony mocy, syna, inkarnację ciemnej strony mocy oraz ojca, tego, który zachowuje równowagę mocy. Władcy Mocy wywodzą się z rasy niebiańskich, zwanych też architektami, ponieważ to właśnie oni na początku istnienia galaktyki byli autorami ogromnych projektów na całej jej obszarze, w tym również całych systemów gwiezdnych, takich na przykład jak Corellia. Uważa się, że niebiańscy stali się później jedynymi, którzy panowali nad mocą. Pomniki na Peridei mogą świadczyć o tym, że jedyni mogli przenieść się z owej planety na Mortis, która w kanonie nie jest planetą, a raczej rodzajem krainy. Syn oraz córka zostali w niej uwięzieni w wiecznej walce o dominację, nad którą pieczę sprawował ojciec. Abelof łączy z jedynymi bardzo wiele. Wszystko dzięki serii książek z legend pod tytułem Przeznaczenie Jedi, które opowiadają wydarzenia po II Galaktycznej Wojnie Domowej oraz upadku Jacena Solo, który stał się Darthem Cadusem. Abelof ponad 100 tysięcy lat przed bitwą o Yavin była zwyczajną śmiertelniczką, która służyła jedynym. Na przestrzeni lat stała się członkiem rodziny i przejęła rolę matki, która utrzymywała porządek między trójką władców mocy. Jednakże, będąc śmiertelniczką, zestarzała się i była przerażona perspektywą śmierci. Postanowiła zignorować jedynych i zrobić to, co było przez nich zakazane. Skorzystała ona z dwóch potężnych skupisk mocy, chrzcielnicy potęgi, odzyskując swoją młodość oraz kąpiąc się w sadzawce wiedzy. Matka uzyskała ogromną potęgę w mocy, która przekształciła ją w demoniczną istotę zwaną Abelof. Trójka władców mocy opuściła planetę i z pomocą kilików zbudowali stację Centerpoint, która została użyta do stworzenia gromady czarnych dziur, znanej jako otchłań, służącej jako więzienie dla Abelof. I to właśnie słowa Baelena o mrocznej, niewyobrażalnej potędze mają kierować nas do Abelof, która w kanonie, zamiast otchłani, być może jest uwięziona na Peridei, a pod nieobecność jedynych stara się uwolnić. W legendach Abelof niejednokrotnie udało się wydostać z więzienia. Wszystko przez to, że rośnie ona w siłę dzięki konfliktom w całej galaktyce, podczas których wzmacnia się poprzez szerzącą się w takich czasach nienawiść, wyniszczenie i okrucieństwo. Następnie wykorzystuje okazję, aby się uwolnić, czy to poprzez podstęp, czy też kontrolę nad inną istotą. Przykładem jest tutaj senator Rokari Kem, która została opanowana przez Abelof i wykorzystana do przejęcia kontroli nad Sojuszem Galaktycznym. Jednak pojawia się tutaj pewien problem. Mianowicie Baelen szuka czegoś, co przerwie niekończący się cykl konfliktów
pomiędzy światłem i mrokiem w galaktyce. Coś, co będzie stanowić nowy początek. Abelow czegoś takiego nie oferuje. Teoretycznie można nazwać ją przeciwieństwem tego, czego szuka Baylen. Jak można wywnioskować z informacji w książkach, Abelow jest raczej istotą, która jest napędzana przez cykl światła i mroku, a więc również odwieczne konflikty Sithów oraz Jedi. Nie bez powodu Kilikowie, a więc ci, którzy pomogli jedynym uwięzić Abelow oraz obserwować jej działania przez milenia, nazywają ją nosicielką chaosu. Chaos może być źródłem całkowitego bezładu, destrukcji i niepokoju, ale czy przynosi nowy początek? Skoro nie Abelow, to co wzywa Baylena? Być może szuka on czegoś, co poprzedza istnienie Abelow. A skoro Mortis jest krainą, która sama wybiera sobie, kto może się do niej dostać, to Baylen nie czeka na zaproszenie i decyduje się na alternatywę. Alternatywę, która znajduje się w legendach o Peridei. Legendy przestają być legendami, kiedyś ktoś zaczyna w nie wierzyć. I w tym przypadku tak się stało. I Baylen znalazł się na Peridei, stojąc na pomniku władców mocy, a jego wzrok skierowany był ku górom, gdzie mieniło światło złudnie podobne do tego z Mortis. Kraina Mortis była miejscem wydającym się mieć wpływ na przepływ mocy we wszechświecie. Nic nie przeczy temu, że czymś takim wcześniej była Peridea, która prawdopodobnie kiedyś była domem władców mocy. Baylen może tam natknąć się na starożytną wiedzę, nie tylko na temat mocy, ale również samych niebiańskich, o których w kanonie nie wiemy zupełnie nic. Nie wyklucza to również podstępu, którego autorem być może jest Abelow. Możliwości jest naprawdę wiele, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zupełnie nową galaktyką i czymś, co jeszcze nie było poruszone w kanonie. Skąd w takim razie połączenie jedynych z kanonu oraz Abelow z legend? Wszystko dlatego, że seria książek Przeznaczenie Jedi była opracowywana w tym samym czasie, co serial Wojny Klonów. Jeden z autorów książek, Troy Denning, w wywiadzie w 2014 roku dla podcastu Scum and Villainy potwierdził, że był w stałym kontakcie z producentami Wojen Klonów w celu powiązania historii z książek do wydarzeń z serialu i utrzymania spójności uniwersum. Co ciekawe, cały story arc z Mortis w Wojnach Klonów wyszedł rok przed wydaniem ostatniej, ósmej książki z Przeznaczenia Jedi. Można by powiedzieć, że cały wątek z Mortis jest tak samo w 100% częścią legend i kanonu. Oczywiście nie oznacza to, że mamy tutaj potwierdzenie o Abelow w kanonie. A nawet jeżeli, to sama postać doczekałaby się pewnych zmian. Popularność tej teorii o Abelow przyniósł YouTube oraz fani, którzy poznają lub mieli małą styczność z legendami, ponieważ lata wstecz Abelow nie cieszyła się wcale taką popularnością oraz uznaniem w fandomie. Była uważana raczej za lekko przesadzoną, rodem wyciągniętą z anime. To tyle odnośnie spekulacji na temat Baylena, jedynych i Abelow. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Zachęcam do subskrybowania kanału w Moraband po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.